Cześć tu! Oluś i tato! Siemanko, niezłe! Dzisiaj Minecraftanko o Treasure X! Od Kobi. A wiecie, że Kobi to jest polska firma. A dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, otwieramy. Raz, dwa, trzy, cztery. O co? Nie. Raz, dwa, trzy, cztery. O tu takie czaderskie, minecraftowe Treasure X. A później dwa portale, w których są różne postacie. I można tu kleić jakieś czary mary wodą. Wszystko się dowiecie. Ale oprócz tego, mam challenge dla Olka. Jeżeli nie trafimy złotego skarbu, bo tutaj jest co? Tu jest złote jabłko w tym? Tak, a tu jest złoty totem. A tu złoty totem. Jeżeli nie trafimy... Poczekaj, poczekaj. Złoty totem. Jeżeli nie trafimy, to... Bo w tych oto tu są slajmy, i są taki piasek ala kinetyczny. To jeżeli slajmy, jeżeli nie trafimy, Olek wysmaruje mnie slajmem na twarzy. Jeżeli trafimy, ja wysmaruję Olka. A co jeśli nie trafimy, ani razu nie trafimy gluta? No to będę musiał zrobić hamsz w piasek. Dobra? Pasi? A co jeśli nie będzie piasek? Dobra, mniej gadania, ale za... A, właśnie, jedna ważna sprawa, zanim zaczniemy. Zostawcie pełną łapek w górę. Dla mnie. Też dla Olusia, bo był wczoraj bardzo przykry przypadek, bo zaczęło go boleć jajeczko, musieliśmy jak najszybciej jechać do szpitala na pogotowie, na tak zwany SOR, żeby sprawdzić, czy jest w porządku, czy nie trzeba na przykład nawet operować. Więc na szczęście udało się w porę. Wystarczą lekarstewka, ale życzcie zdrówka, piszcie w komentarzach. Będziemy odpowiadać. Nie mogę biegać. Nie może biegać, schylać, dźwigać na razie, nie musi być ostrożny. Ok, no to mniejsza z tym, to lecimy. Zaczynamy, to otwieramy po dwa, żeby nie trwało tyle. Ciach! O tu te postacie. I te wszystkie postacie skleja się wodą. Zaraz to sprawdzimy. Czary mary. W tym zestawie jest oto takie pudełeczko, które otwieram. I tu mamy do rozłupania. Do rozłupania. O, ty masz taki, bo są dwa rodzaje. Dwa rodzaje. W jednym jest piasek kinetyczny, a w drugim... Nie, o to chodzi. Zobacz, jest jeden taki. No tak, a w takich jest chyba, tu jest ziemia, a w tym jest kinetyczny, czy... Tu mamy serduszka, dzięki którym będziemy łączyć. Mamy raz, zaczęła mieć dużo serduszek w Minecrafcie, żeby nie ginąć co chwilę. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7 serduszek, czyli szczęśliwa cyfra. Poczekaj, Olusiu, poczekaj. Żebyśmy tutaj jakoś... Tylko chcę powiedzieć, że znalazłam na YouTubie właśnie u jednej takiej YouTuber, nie powiem jak się nazywa, w Netherze, portale było Netherze, taką fajną funkcję. Fajną funkcję, ale tam pokazuje, że te widzowie nie widzą, co ty tam pokazujesz. Musisz patrzeć, co się dzieje. Dobra, w zestawie jest tak. Mamy kilofa do rozwalania. No są serduszka. Mamy kilofa do rozwalania. Tutaj zaraz Olek będzie rozwalał, bo on uwielbia rozwalać. Paweł Malinowski używał takiego wielkiego kilofa. My postaramy się rozwalić tym, a jak coś weźmiemy muteczkę. Mamy taką do nabierania wody. Ale nie pokaż jak mówię. Nie, bo właśnie. Dobra, to zobaczymy teraz. Zrobimy pierwszy mały challenge. A ja mam taką bardzo fajną sztukę. Dobrze, ale na razie samym młoteczkiem. Uwaga. Sztuka samuraj. Nie. No ale nie widać, no po co tak robić. Zobaczcie, on zrobił, rozwalił, a ja będę próbował tak. Można. Paweł Malinowski, ale ty masz słabe ręce. No można. Można. Myślałem, wysypane. Dobra, będzie sprzątanie później. Poczekaj. Co masz, slajma czy... Piasek czy... No tak jak mówiłem, bo to zielone, to czyli jakby z ziemią jest związane. Zobacz, posłuchaj. No, przelatuje faktycznie, poczekajcie. Teraz cicho, poczekaj. Słyszycie? Dobra, przelatuje, a ja mam slajma. Tylko piasek kinetyczny bardziej z boku, żeby nam do slajma się nie dostał. Pokaż, co trafiłeś. Złote jabłko. Jest! Złote jabłuszko, brawo! Kamion! Ale szkoda, że tego nie zrobiłeś tak do kamerki. No Olek, no zobaczcie, no ma, trafił złote jajko, czyli nie będzie slajma na mnie, tylko będzie slajm na Olku. A jeśli ty trafisz, to na nas obydwu.
Dobra, okej. Okay. Czyli na razie czekajcie do końca, slime powędruje. Zobaczcie, trafiliśmy. O, ty prawdziwe złoto, zobacz jakie to jest ciężkie. Ty jak prawdziwe złoto. Ciekawe, to szkoda, jest że magnes. Prawdziwe złoto. Ciekawe, czy ten. Szkoda, że magnesu nie mamy, czy to jest złoto, czy nie złoto. Wkładasz już, Olusiu, serduszka. To chowa język, jak wkładasz serduszka. Zobaczcie, jak wkłada serduszek, to się skupia, to wyciąga język. Czy wy też tak macie? Zobaczymy, uwaga, teraz tato slime. I tak się okazuje. Gdzie tam ma swoje, tam kolejne. Swoje montuj. Dobra, na razie tam montuj. Kolejne. Tu skrzyneczkę, ja nie będę taki otworzę na waszych oczach. Ty masz swoje, to składaj, serduszka wkładaj. Slime, uzbieramy slime'a, żeby upaskudzić całego Olka. A w nederze... Nederze są też slimy, czy co tam? Olczy od Clippera, oh my god! Jestem the best! Glitterly. Paweł Malinowski zawsze używa rękawiczek, chyba zaczniemy też używać rękawiczki. Co ty na to? Tata. Słucham. Ja mam lepszy pomysł, żeby jaki? Zrobić tak jak Paweł Malinowski i wlać sobie do skrzynki tą wodę. Znaczy tak jest pokazane na instrukcji, tak zrobił Paweł Malinowski. No ja tak. Naszykowałem w szklance, ale nie tylko Paweł Malinowski, tu, tak? Dolej tu. Dobrze, zaraz dolej. Na razie powmontowałeś wszędzie te kule. Pokaż tego slajma. Zaraz, poczekaj. Moment. Mili boli. Tak, wszędzie. Zobacz, masz slime? Zobaczcie, slime jest slajmowaty. O kurczę. A piosek jest piaskowaty. O nie, przyklei mi się zaraz. Przykleił ci się, ale teraz żeby nie zmieszał, żebyś nie zmieszał z piaskiem. Będziemy. Dobra, slime odkładamy na razie na bok, bo zbieramy, żeby upitolić całego Olka. Dobra, to my teraz... Chyba, że ty trafisz. Dobra, powkładałeś te serduszka, bo chciałbym no tak, widzom pokazać, no jak to się skleja. Nie, wszędzie nie pokładałeś, widziałem. Powkładałem wszędzie. To aż tyle zostało? Tak. No dobra, ale wiesz, która część do czego? Może no, instrukcję weź. Nie, wiem. Nie, no weź instrukcję lepiej. Zobacz. To tak. Ale ten slime. Zobacz, to no. Tak. No nie tak. No i co? Gdzieś tu. Nie, nie, nie. W ogóle nie. Nie masz racji, nie stawiasz kolacji. No, chyba raczej tak. Nie, dobrze. Dobra. Już dobrze. Okej. Okay. To teraz, zobacz. Bierzemy, przelejemy wodę. To odczep. Przelewamy wodę. Naszykowałem, powiedziałem. Dobrze, ty będziesz robił. Nalewamy wodę. Jest woda tutaj. Nabierasz. Tylko tak, żeby do kamerki było widać, że kropelkę. Tylko no, naciśnij, nabierz. Ale naciska się przed włożeniem do wody. Dobra. Czyli to jest pierwsze na to, co idzie, na to idzie to, tak? Dwie kropelki. Dwie, ale tu do kamerki. Halo, do kamerki. To ja tak nie... I jedna. I druga. Ależ ci się... Druga. I teraz, tylko dobrą stronę. Którą? To, tak mam? Tak, 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 tak? Tak? Nie, z drugą stroną. Drugą stronę, uwaga. Ale tu jeszcze tu jest serduszko. Dobrze, tak. Ja wiem, ale na jedno wystarczy, bo to się jedno z drugim. Teraz, zaraz. No nie wierzę. Moment, trzeba przytrzymać, żeby te części się złączyły. Mamy kurczaka, teraz tu, Olusiu, proszę. Dwie kropelki. Jak namoczysz, to ja pokażę, że jest... Oj, to śnić się, ręka trzęsie. Zobaczcie, tu jest woda na tym serduchu. I teraz przykładamy główkę. Ile zostało ci serc? Mi cztery. Cztery. Mamy pierwszą postać kurczaka, Clippera. Ja już zaraz kolejnego. Zobaczycie. Ja już kolejnego. Kolejnego otwierasz? Poczekaj, 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 bo jeszcze zobaczymy, co jest w skarbie. Uwaga, co mamy? Co tata trafił? O, tu też slime. O ja, ale czad! Haha, ale mam czaderski. TNT. Ja cię, ale gacie. Mamy slime, ale będzie Oluk upitolony w slime. Zobaczcie, trafiłem TNT. Woda się wlać. Dobra, lecim. Co, to teraz o! Ale weź tak do kamery. Można śmiało. A ciekawe, czy ja otworzę z Baśki. Co? Nie, nie. Zobaczymy, nie próbuj, następnego. Nie następnego spróbuję z Baśki. No, wyciągnę. Dobra.
ale mamy tutaj. Ty to drugie też otwierasz, ale ja dwa portale do netheru. Ty będziesz otwierał dwa portale do netheru? No dobra, no spoko loko. Luz i spontan. No fajne, bo potem można sobie te skrzyneczki wrzucać. Co powtórka? Clipper? Nie, to nie jest clipper. Czy clipper? Nie, dwóch clipperów mamy. O ja cię. To słuchajcie. To tego się nie spodziewałem. A jak nie chcesz, mamy dwa clippery i teraz uwaga. W takim razie organizujemy konkurs na tą powtórkę tego clippera. Coś prostego i szybkiego. Co ty na to? Nie, narysujcie. Nie, nie rysować to nie, bo to by było długie. Nie rysujemy. Napiszcie w komentarzu. Przyczepię temat. Treasure X, Minecraft i Oluś i Tatuś. Jakiś fajny tekst, żeby na przykład szedł Olek i Tatek i spotkali. Nie! Nie, spokojnie, ja tylko pokazywałem. A w ogóle na marginesie trafiliśmy złoto i jest naprawdę ciężkie. Słyszycie? Co ja mam? Bo ja po... Oj. Uwaga, co masz? Diamenta. Diamenta. Dobra, tylko dawaj tu kurczaczki. Czyli pamiętajcie, jednego klipera specjalnie nie skleimy, tak? Czyli nie otwieraj, mam nadzieję, że nie otworzyłeś tych serduszek. To tego specjalnie nie otwieramy. Niestety już będzie rozwalona skrzyneczka. Ale to też dajemy ten diamencik. Nie. Dlaczego? Dobra, ale tak. Te... trafimy powtórkę. Okej, okay, słuchajcie, to jest dla zwycięzcy. Macie napisać coś fajnego z Treasure X, Minecraft i z Olusiem i Tatusiem. Temat i będzie przy czym. Subskrybujcie mój nasz kanał. Znaczy, obowiązkowo musicie subskrybować nasz kanał, Olusia kanał i Tatusia kanał. My to sprawdzimy i wtedy kto wygra, zdecydujemy po tygodniu, kto dostanie tego clippera. Ale Olusiu, jakoś bardziej się tutaj ogarnij. Nie clippera, tylko creepera. Creepera, co ja z clipperem? Clipper. Clipper to był ten, prawie jak Clifford. Dobra, to tutaj poczekajcie, to jest jedna część, druga część, trzecia część i to chowamy tu, był w którym? Tak, w takim, chowamy. Chowamy pojemniczek do tego i skrzyneczka, a może do skrzyneczki wrzucimy jakiś diamencik. A, i tutaj dla zwycięzcy, kto najfajniejszy jakiś tekst napisze, to do zestawu, czyli creeper, poczekaj, creeper, cały sprzęt do montowania, serduszka, do nabierania wody, skrzyneczka jest tu, czekamy na najfajniejszy tekst a propos Treasure X, Oluś i Tatuś, oczywiście Minecraft. Co wy myślicie, to będzie. Okej, okay, dobra. Ja to otwieram. Ty nie otwierasz, ja otwieram. No to ja otwieram portal. Dobra, to otwieraj portal, a na końcu pokażemy, co tam będzie. Słuchajcie, tutaj jest wejście do netheru i to można zaczepić. O to ci chodzi? Jeszcze. Ale to najpierw trzeba wyjąć koteczku. Jeszcze. Tutaj w tym zestawie jest ta skrzyneczka. Jest, o tu jest miecz do cięcia i otwierania masy. Zobaczcie. I uwaga, a jeszcze co tutaj jest? O tata! Zobacz, tu jest folia, to jest plastik. Oho, dobra. Tutaj macie, powiedz widzom, co to są za postacie, albo nie. To ja są inne postacie. Tutaj mamy tak. Zombie, ale inną zombie. A co? I tu są zawsze dwie. Jest duża figurka i mała figurka. A najrzadszą jest totem złoty. I Nether Star, czyli gwiazda. Szukaj rzadkiego skarbu. A to my, czekaj, my też rzadki skarb. Tak, my też trafiliśmy. Ten diament to też jest rzadki. Widzisz, on też jest rzadki tutaj. On jest rzadki. Widzisz? Diament. Rzadki, jeszcze rzadki jest miecz. Ale najrzadszy jest. Gdzie masz, kochanie? A, ja mam. Najrzadsze jest jabłko. Dobra, chciał Oluś pokazać, tutaj można, ale to może trzeba najpierw wyjąć z tego. I jeszcze tak. Może trzeba wyjąć najpierw z tego, bo teraz nie można przyjąć. Z tego się nie da wyjąć. Ej, tutaj. A, w to. A. Tata. Czyli tutaj, a to się nie trzyma, to tylko można postawić. No tak. Okej, okay, w te dziurki, w nether można tylko postawić. Tylko jeszcze tu jest taka funkcja. Że? Nie wiem, czy to z tej strony. Tak. Że gdzieś tu da się włożyć miecz. To może nie tu, bo tu na pewno nie da się włożyć miecz, chyba że... Widziałem... A, tu jest, macie, zobaczcie, taki wystający punkcik i tu możecie zaczepić, jak sobie postawicie
wejście do netheru i macie miecz przyczepiony. Okej, okay. Dobra, moment, bo zrobił się wielki bałagan. 5 minutes later. Jedziemy, mamy teraz tak, Clipper skonstruowany, a w dobrą stronę go zrobiliśmy, tak on wygląda. Pokaż, zaraz zobaczymy. Mamy Clippera, który ten, przypominamy, jest do wygrania. Identyczny, tylko nie sklejony wodą. Jeszcze nie wiemy, czy będzie tam, jak mówię, kochanie, to nie pukaj, tak? Nie, jeszcze nie wiemy, czy będzie tam jakiś, a tak, dobrze, dobrze złożony. Zobaczcie, dla potwierdzenia. No, ja chcę złożony. Wam powiedzieć, tak? Widzowie, daj na chwilkę, o, może by ta już, nie podnosi. No, co tam? Że ja bym bardzo chciał bałwankę. Bałwanka byś chciał? Zobacz. Zobaczymy, jeszcze mamy szansę, jeszcze zostało nam jedną, ty otwieraj, ale w tym, w tym, co ty masz, to nie ma bałwanka w netherze. To ja tu będę otwierał, ty otwierasz nethera. Kobi, pozdrawiamy Kobi. Polska firma, a robi takie czederskie zabaweczki, że ja cię kręcę. I nakręcimy, nie powiem co, bo to niedługo. Niedługo nakręcimy też coś z Kobi. Też coś z Kobi i to będzie czaderskie, będziemy kręcić na dworzu, w domu, na ulicy, pod ulicą. Pod ulicą? Dobra, nieważne. Mamy na razie tak kaczkę, creepera, dynamit. Mamy trafionego, czyli tata nie będzie w slajmie. Mamy złoty skor. Chyba, że ty trafisz. Chyba, że ja trafię. Jest jeszcze jedna szansa. Jest jeszcze jedna szansa. Ale przypominamy o konkursie na creepera, który jest do złożenia. Tutaj dla was czeka. Tydzień czasu trwa konkurs. Napiszcie w przyczepionym temacie jakieś fajne zdanie, gdzie musi być zawarty Treasure X, Minecraft i Oluś i Tatuś. Okej, okay, no to Olusiu, no to przesuwamy, poczekaj, rozrób, no ale ja czat mamy skarb. Ciekawe, czy to prawdziwe złoto. Idziemy sprzedać złoto. No ale dawaj, mocniej, bo tu nie mamy całego dnia. A ja miałem z Baśki to rozwalić. Rozwaliłem, nie, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, już, 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 już. Czyli tak tutaj będzie. Klipę. Czyli wiemy, że. To... Nie. To dobrze, będą dwie nagrody najwyżej. To nam się trafiła powtórka. Olek otwiera, tylko tu już pokazuj, Olusiu, jak to tam wygląda. Dobra. To tutaj widzimy, że. Ale tu musisz pokazywać. Musimy to. Zrywamy folię. I tutaj jest inaczej niż. Tutaj jest. Znaczy, to nie jest taki glut, to jest galaretka. Tak, to jest galaretka. Tą galaretkę robimy. Ja chcę. A ona mokra jest. No tak. Odczep się! Nie można. Wiem jak. Gdzie masz miecz? Do tego wykorzystujemy miecz. Możemy to wycinać w środku, a możemy to wyciągnąć. Zobaczcie, to tak wygląda. Z tyłu wystają części. Olek zabiera się do cięcia i tego. Nie wiem, jak to nazwać. Możesz wszystkim, czym chcesz, czym chata bogata, jak to mówią. O, jaki skarb. Tylko pokaż mi, co jest skarb, co jest kilo. Pokaż. Nie, tu jest. Ale nie, siekierka. Poga. Mamy kolejną siekierkę, czyli na razie nie ma powtóreczki. Mamy już takie oto skarbeczki. Dynamit. Złote jabłko. Ciekawe, czy naprawdę jest złote. Może ma próbę. Ale twarde jest. Ja cię, może to jest naprawdę złoto. No to sprzedamy to. O, już handelek się włącza. Money, 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 ale to nie jest chyba prawdziwe złoto, chociaż może. Dobra, otwieramy. No ty, tata. No nie, mamy, a nie, myślałem, że powtóra. Mamy owce, kozę. Co? Zobacz. O, fajnie, zobaczcie, odcisnęło się serduszko w tym, jak to, nie glut, czy to tej ma... Ale miałeś tutaj wrzucać, w galerecy, no Olek, wrzucaj, bo to będzie burdello bum bum. Ale się potem tym pobawię. Dobra, tym się pobawisz, zaraz zobaczycie owieczkę, mamy tu owieczkę, a teraz otwieramy, co tam jest za skarb. Uwaga, Werble, co stawiasz, co byś chciał z tych skarbów? Uwaga. Ja jeszcze jedno złote jajko. Jeden. Jajko. O, to miał Paweł Malinowski. To miał Paweł, ale jesteśmy lepsi od Pawła. Pozdro dla Pawła, ale jesteśmy lepsi, bo mamy co? Złoto. Ja potrafiłem.
I ty to trafiłeś potajemnie, pewnie miałeś w kieszeni, bo tak, jak zwykle nie pokazuje. Co tu mi się dzieje? Nie pokazujesz, widzą. Ale będziesz miał Olek sprzątania. Tak, na pewno ja. A kto? No ty. No chyba Sketch. No tak. A co trafiłeś, powiedz widzom, pokaż jaką postać. Im. Jaką postać? Om. Czyli pokaż widzom. Mamim. To jest taka nowa postać. Mamim. Słyszycie? No dobrze, czadzior. No mamim, czyli. Czyli Olusiu, co to za postać? Zobaczcie. Tak wygląda, mogę to. To jest ta mała, a czyli taką krowę, że tak powiem. No tak. A zaraz wam powiem, jak ona się nazywa, bo ja nie pamiętam. To jest mała. To jest ta krowa. Bawu i świnie. Nie, to jest ten różowy creeper. A zombie pigli, czyli świński zombie. Zobaczcie, teraz nie będziemy sklać tutaj, czekaj. Ciach, tu weźmiemy. Ciach. Lucy, nie przeszkadzaj w nagraniu. Mówię wam, ta Lucy to jest taka. Tak. I to na to idzie ciach. Ale tu jest szczęście. I do tego jest taka świnka. Zaraz ją posklejamy serduszkami, które są tutaj, na nie dwie kropelki. To może teraz sklej tutaj dla widzów jeszcze raz, pokaż jak to się robi i wytłumacz wszystkim. Po to jest nożyk, bo tutaj w te serduszka wchodzą te... dobra, czyli tłumacz wszystko i mów. Tutaj się wkłada serduszko, macie wyznaczone miejsce. Teraz musicie nabrać, daj tak tu skrzynkę wodą. Woda jest tu. Skrzynkę z wodą. Oj. Aj, mówię wam. Jama. Dawaj! Dobra. Mamy wejście do motoru. Zobaczcie, widzowie. Ale tak nie widać, musisz pod kątem. Ale jeden, dwa i teraz przytrzymujemy, która to jest część? Ta. Ale nie ma serduszka włożonego, no jak? Czyli musi być serduszko z jednej i z drugiej strony? Tak. No, ale nie powiedziałeś tego. I teraz. Bo to jest nie w tą stronę, co ja robię. I przytrzymujemy przez 5 sekund, nie wiem ile jest tam napisane na instrukcji. Przytrzymujemy, to się i wiąże, powstaje jakaś reakcja i mamy coś takiego. Dobra, zostało nam ostatni nether. Zaraz ja to Olek otwiera ostatniego nether. Ostatni i obklejamy Olusia. Widownie. Zobaczcie, widzowie, tak rozetnę mieczem. Rozcina folię mieczem. Ale nie posprzątałeś tego. Nie, to jest masakra. Ja się boję, jak mama wyjdzie z drugiego pokoju, to wejdzie i na ksycy. Zostawcie łapeczki w górę, pamiętajcie. Subskrybencji już. I dzwoneczek. Ja tu zmontuję szybko małą tutaj naszą kozę. Skrzynię, uwaga, ostatnie werble, czy będzie? Uwaga. Już wiemy, że to nie jest to nic nie złotego. O, bo też miał Paweł Malinowski. I mamy wędkę, super wędkę, pójdziemy na ryby. Ryby. Okej, okay. Teraz wyciągaj, jaką masz postać, pokazuj postać. Znowuż wkładamy dwa serduszka, teraz żebyście bardziej widzieli. Dwie kropelki. Nie wiem, czy to w tym jest woda, czy nie. W tym nie ma wody, a w tym jest woda. Tak, raz i dwa. Ręce mi się nie trzęsą. A Pawłowi Malinowskiemu jak się trzęsły. Chyba był po... A nie, to był przed wyjazdem, bo teraz wiecie, że poleciał do... Wiesz, gdzie poleciał? Do Francji, do Paryża. No, na pokaz. Nie, na jakiś tam pokaz czegoś. I mamy kozę, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć i pół, trzy i pół. I gdzie jest tam ten czwarty? I tu mamy czwartego. Zaraz go skleimy. Takie oto mamy postacie. Została, pamiętajcie, creeper do wygrania, nie creeper. Tak, Olusiu? Ostatnia postać, pokaż. Zostawcie łapki w górę. Konkurs, wiecie na czym polega, nie będę się powtarzał, czy powtórzyć się? Czy powiesz? O, zobaczymy, czy Oluś pamięta. Na czym konkurs polega?
Musicie napisać coś związanego z nami, z Minecraftem i z Treasure X. Treasure X w temacie, który będzie podpięty. I musicie jeszcze mnie zasubskrybować. No właśnie, no musicie. Kolejną postacią jest oto ten mały, on się nazywa Shivering. Shivering, ty kojarzysz tą postać, czy nie kojarzysz? Tak, kojarzę. W Nederze. W Nederze, a no tak, bo to są postacie z Nederu. I drugą jest tutaj ten mały, jego młodszy braciszek, który się krząta. Bracie, pobaw się ze mną. Nie mam czasu, proszę. Tak prawie jak twój brat, co? No, a to od czego było? To od tego było? Nie. Tak, to od tego. Ty, ja do góry nogami. Dobra. Dobra, to zaraz sobie przykleisz. No to tyle, bo bałagan się zrobił. Nether, pamiętajcie, że te postacie można tu wstawiać. Tu zobaczcie, mają ten. I mamy raz. A ciekawe, ile wejdzie. Druga. O, nie wejdzie. Wejdzie jedna duża. Albo trzy małe na przykład. Wiesz? Bo tak to reszta nie wejdzie. No to tyle w tym temacie. Kończymy. Spadamy. Pokazujemy jeszcze. Raz, dwa. Pamiętacie, creeper do wygrania. Trzy. 4, a można też ciekawe, właśnie może spróbujemy, jeszcze nie mamy wszystkich poklejonych, skleić jakieś dwie różne i stworzyć nową postać. 5 i dwie połóweczki. A, tu już ten kleisz, no dobra. Tu już klei. Tam była jedna kropelka. A, sklej się. Mamy małego, no tutaj dużego. Poczekaj, ale to teraz nie mamy już co, bo są poklejone. To może następnym razem. Tu jest kolejna połóweczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze coś było chyba. Szósty creeper, a mieliśmy... A, sześć, dobrze, sześć. Dobra, chcesz coś połączyć? To dobra. Ale nie da się, bo są inne kształty. By musiało być płaskie, bo tu są odpowiednie kształty powycinane, więc się chyba tak nie da. No to tyle. Która z postaci ci się najbardziej podoba? Mamy złoto. Najbardziej się cieszę. Słuchajcie, to jest ciężkie. No. Z tych, których mamy. Z tych, których mamy, no to mi się najbardziej osobiście podoba ten tu. Koza? A mi. Mi najbardziej ten różowy z Nederu się podoba i creeper. A z totemów jaki? Znaczy z tych skarbów? Najbardziej mi się jajko podoba. Jajko? A mi złote jabłko, mamy go! Okej, okay, to tyle, bo zjedzą nas motyle. I zobaczcie, ile mamy. A! Sorry! Przepraszam was najmocniej. No chodź tutaj! Chodź tutaj! Chodź tu, nie bądź miękki! On jest miękki, to ja zrobię to dla was. Trzymajcie się, ja nie jestem taki miękki, patrzcie co robię. Olek, chodź tu, bo zaraz zwalisz, patrz co robię. Uwaga, dla was, na pożegnanie i za łapaczkę teraz wszyscy dają łapkę w górę i tata coś z tym zrobi niesamowitego, uwaga. To trzymajcie się, ramy. Do zobaczenia, przykleiłem się. Lecą mi łzy takie grochy. Do koszulki, Matko Boska, Cystochoska, nie, do koszulki, o, nie, dobra, mam już, o, nowy rodzaj czapek, będę mógł sobie robić takie jak chcę sobie te postaci, kleję się cały, my goodness, dobra, to nara, trzymajcie się, pa!